Autoserwis Robert Wierzajkis. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów. Metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy. Ulica Ludwika Baryńskiego 26b. Telefon 792 287 467. Szóstego maja do rąk prezesa białostockiej spółki PKS Nova oraz do wiadomości Rady Nadzorczej Przewoźnika i odwołanego już marszałka Kosickiego związkowcy z suwalskiego oddziału PKS skierowali niezwykle krótkie, ale wyraziste pismo. Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników PKS w Suwałkach żąda od pana natychmiastowej rezygnacji ze stanowiska prezesa zarządu PKS Nova SA. Przynosi pan hańbę przedsiębiorstwu, którym kieruje. Zmiany, jakie nastąpiły w dniu 7 maja w Urzędzie Marszałkowskim, nie zatrzymają jednak reakcji właściciela spółki, którym jest województwo podlaskie. O stanowisko w sprawie zapytaliśmy nowo powołanego przewodniczącego sejmiku Cezarego Ciesielkowskiego. Jak pamiętamy, kilka tygodni temu zaangażował się w sprawę dotyczącą przyszłości dyrektora Żaborowskiego i miejscowego PKS. Dzisiaj Ciesielkowski, pytany o stanowisko w sprawie żądania związkowców, stwierdził. Myślę, że to będzie jedna z priorytetów, rozpatrzenie sytuacji w PKS Nowa i podjęcie stosownych decyzji związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa i zmianami kadrowymi.